12 tom, 16 maja 1917 roku. Skutki wtapiania się w Jezusa. Godziny męki są odkupieniem, które jest w toku, są zatem porządkiem wszechświata. Znajdując się w swoim zwyczajowym stanie, cała wtapiałam się w mojego ukochanego Jezusa, a potem cała wylewałam się na wszystkie stworzenia, aby dać im całego Jezusa. A mój ukochany Jezus powiedział do mnie: córko moja, za każdym razem, gdy stworzenie się we mnie wtapia, przekazuję wszystkim stworzeniom strumień życia Bożego, a stworzenia, w zależności od swoich potrzeb, uzyskują swój efekt. Kto jest słaby, czuje siłę, kto jest zatwardziały w grzechu, otrzymuje światło, kto cierpi, dostaje pocieszenie i tak jest z całą resztą. Następnie znalazłam się poza moim ciałem. Przebywałam pośród wielu dusz. Wydawało się, że były to dusze z czyśćca i święci. Mówili mi o osobie, którą znałam i która niedawno zmarła. Mówili do mnie: czuje się on szczęśliwy, widząc, że nie ma duszy, która by wstępowała do czyśćca i nie miała na sobie piętna godzin męki, a wspomagana i otaczana przez te godziny zajmuje pozycję w bezpiecznym miejscu. Nie ma duszy wzlatującej do raju, której by nie towarzyszyły te godziny. Godziny te sprawiają, że z nieba spływa nieustanna rosa na ziemię, na czyściec, a nawet na niebo. Słysząc to, powiedziałam do siebie: może mój ukochany Jezus, aby dotrzymać dane mi słowo, że da mi duszę za każde słowo godzin męki, sprawia, że nie ma duszy zbawionej, która by nie skorzystała z tych godzin męki. Następnie powróciłam do siebie i, znalazłszy mojego ukochanego Jezusa, zapytałam Go, czy to prawda. A On: godziny te są porządkiem wszechświata i utrzymują niebo i ziemię w harmonii oraz powstrzymują mnie przed całkowitym zniszczeniem świata. Czuję, jak puszczasz w ruch moją krew, moje rany, moją miłość i wszystko, co uczyniłem. Płynie to nad wszystkimi, aby przynieść zbawienie wszystkim. A gdy dusze rozważają te godziny męki, czuję, jak puszczają w ruch moją krew, moje rany i moje pragnienie zbawienia dusz. A ponieważ odczuwam, jak ponawiane jest moje własne życie, to jakże stworzenia mogą otrzymywać jakiekolwiek dobro, jeśli nie za sprawą tych godzin? Dlaczego w to wątpisz? Sprawa nie jest twoja, lecz moja. Ty byłaś tylko przymusowym i słabym narzędziem.